Tomasz Wolny pokazał nagranie z pielgrzymki. Ida Nowakowska od razu zareagowała. Tomasz Wolny podzielił się na swoim Instagramie poruszającym wpisem. Jego post szybko zyskał popularność, a internauci chętnie komentowali zdjęcie prezentera. Na odpowiedź zdecydowała się również Ida Nowakowska. Nie do wiary, co napisała. Wiara w życiu Tomasza Wolnego. Były prezenter Telewizji Polskiej wielokrotnie powtarzał, że wiara katolicka to fundament jego życia. Na mediach społecznościowych 43-latka znajdziemy mnóstwo religijnych wpisów i zdjęć. Teraz Tomasz Wolny opublikował na swoim Instagramie post z pieszej pielgrzymki. Prezenter udał się na Jasną Górę do Częstochowy z Brodnicy. Pątnicy idą do celu przez 10 dni, radośnie śpiewając i modląc się. Jak napisał 43-latek na Instagramie. I choć zmienia się wszystko, to nie zmienia się nic, bo niezmiennie, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, mechaniczne ramię. Kilkaset kilometrów za nami. Ostatnie przed nami, więc kolejny raz polecam się jako posłaniec, jeśli ktoś miałby intencje, to proszę piszcie, a zaniesiemy je prosto do matki. Kierunek jasny, a nawet jasna brązowe serce przekazał we wpisie na portalu społecznościowym. Post rozgrzał internautów, a na komentarz zdecydowała się również Ida Nowakowska. Ida Nowakowska odpowiedziała Tomaszowi Wolnemu. Internauci chętnie komentowali post Tomasza Wolnego. Jak czytamy na Instagramie. Jest pan wyjątkowym człowiekiem. Dziś ludzie wstydzą się wiary, odwracając się od Boga, a pan idzie z podwójną siłą i daje nam nadzieję na lepsze czasy. Niech pana siły nie opuszczą, napisała jedna z użytkowniczek. Na komentarz zdecydowała się również Ida Nowakowska. 33-latka również zawsze otwarcie mówiła o swojej wierze i dała temu wyraz także teraz. Była prezenterka TVP, tak odpowiedziała byłemu koledze z anteny. Ty wiesz, napisała Nowakowska, dodając emotikonę serca. Szybko odpisał jej Tomasz Wolny. Wiem, zanoszę, dodał 43-latek. Możemy się domyślać, że parze telewizyjnych znajomych chodzi o intencje. Pielgrzymi tradycyjnie udają się na Jasną Górę z konkretnymi prośbami i w konkretnych celach. Jak widzimy, Ida Nowakowska poprosiła Tomasza Wolnego o modlitwę także w jej intencjach. Tomasz Wolny i Ida Nowakowska w TVP. Tomasz Wolny i Ida Nowakowska przez wiele lat tworzyli parę prowadzących w porannym programie TVP2 Pytanie na śniadanie. Widzowie pokochali telewizyjny duet i często chwalili ich występy. Przygoda Wolnego i Nowakowskiej w Telewizji Polskiej skończyła się pod koniec 2023 roku. Tak 43-latek skomentował swego czasu rozstanie z TVP. Niedawno najpopularniejszy program poranny, dziś z rekordowym spadkiem oglądalności. Wcześniej program robiony dla i z szacunkiem do widza, dziś z szefową, która wszystkich obraża, a widzom ubliża. Faktycznie nowa jakość. Choć do ideału było daleko, to udało nam się zbudować atmosferę, która przebijała szklany ekran. Tego nie da kupić, podrobić czy podmienić. Można to jednak, jak widać, szybko zepsuć.
Nowemu szefostwu zabrakło klasy i odwagi, by przekazać to osobiście, ale w rozmowach z moimi koleżankami i kolegami, jedyny zarzut, jaki podniesiono, to kwestia mojej wiary. Nawet nie ma sensu tego komentować, pisał na Instagramie Tomasz Wolny.